Z Ewą Grzlakowską Kostoglu, znaną szerzej jako Red Lipstick Monster, napisałyśmy e-book. Ten e-book od tygodnia wisi w sieci. I to nie był mój pomysł, to był pomysł Ewy, która skontaktowała się ze mną mailami pisanymi palcami Andrzeja Ducholskiego i powiedziała: Słuchaj, chcę zrobić coś, żeby ludziom było łatwiej podjąć decyzję. O poszukiwaniu pomocy, ale przede wszystkim, żeby nie pogubili się tak jak ja się gubiłam i nie mieli tych różnych wątpliwości. I wiesz, co jest najlepsze? Że ten e-book będzie całkiem za darmo. Ja sobie wtedy pomyślałam, o cholera. Laska, która absolutnie już nic nie musi, która jest pierwszą kobietą z milionem subskrybentów na YouTubie, wychodzi z taką inicjatywą, z której absolutnie nic nie chce i wydawało mi się to, że, że to jest niebywałe, że. Że możemy tak po prostu całkiem zwyczajnie zrobić coś dobrego, pożytecznego, że nikt nie pyta tutaj o pieniądze i nikt nie chce niczego w zamian. I ja po prostu wskoczyłam w ten pomysł całą sobą. Napisałam ten e-book w kilka dni. Ewa go sfinansowała, wydała, zorganizowała ludzi, którzy zajęli się promocją tego, i w życiu przysięgam w życiu, albo przynajmniej od bardzo dawnego czasu. Nic nie przyniosło mi tak dużej satysfakcji. Ewa nie wie, co ja teraz mówię, bo nagrywam sobie to solo i, i ten wstęp już po naszym spotkaniu, ale jestem pełna uznania dla autentyczności, dla zaangażowania i dla chęci robienia rzeczy dobrych i wolnych przez tę dziewczynę. Także, Ewa, dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że to właśnie mnie zaprosiłaś do tego projektu. I chciałabym móc takich projektów robić dużo więcej. A przed Wami rozmowa z Ewą Grzylakowską-Kostoglu, Red Lipstick Monster, moją koleżanką, współautorką e-booka, który zrobiłyśmy, a który Wy możecie ze strony Ewy w każdym momencie pobrać. Ale więcej szczegółów dowiecie się z tej właśnie rozmowy. Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psycholożką, psychoterapeutką, psychoedukatorką, podcasterką, a także. Jak się okazało, właśnie, autorką e-booka. Czy to nie wspaniałe? Zapraszam Was na kolejny odcinek. Ladies and gentlemen, moja koleżanka współautorka, Ooh. jest gościnią mojego dzisiejszego podcastu. Znana i lubiana jako Red Lipstick Monster, ale nie, nie ktoś tak do ciebie mówi w ogóle? Nie. No, po prostu. Ewangelia Ewa Koska kostogu jest dzisiaj z nami, bo poczyniłyśmy, proszę Państwa, e-book. I ja myślę, że na ten moment, kiedy, kiedy to nagrywamy, to jeszcze nikt o tym nie wie. To jest w ogóle, Nie, to jesteśmy jest, w ogóle chwilkę przed premierą. Jest to pilnie strzeżona tajemnica, o której nikt nie ma bladego pojęcia. Ale jak Wy tego słuchacie, to już wszyscy wiecie. A jeżeli nie wiecie, to właśnie Wam mówimy, że poczyniłyśmy e-book i zanim weszłyśmy na tutaj... Audiowizję, to rozmawiałyśmy o tym, jak ten e-book y, opisać, żeby było dobrze. I Ewa powiedziała, że to jest taka instrukcja obsługi. I ja się bardzo zgadzam z tym określeniem: instrukcja obsługi, od czego zacząć dbanie o swoje zdrowie psychiczne. Czyli jeżeli chodzi Wam taka myśl po głowie, to ja myślę, że ten e-book jest świetnym początkiem. Tu zaczynam i dostaję garść dobrych informacji, co robić. A potem już płynę dalej świat. Ale o e-booku jeszcze będzie. Bo. <laughs> Ja nie chcę brać kredytu za tego e-booka w całości. Nie to, żebym tam nic nie napisała, ale w całości nie wezmę, że to był Twój pomysł. Tak, y czułam potrzebę bardzo silną od dawna, żeby ten temat mocno zgłębić. Y nakręciłam nawet jeden odcinek bezpośrednio, właśnie odpowiadając na pytania na temat terapii, ale on bardzo mocno dotyczył mnie, moich przeżyć, moich doświadczeń y i to było fajne. Ale czułam, że jest potrzebne coś więcej, bo sama, kiedy szukam albo szukałam informacji, mimo że mam pedagogiczne doświadczenie i część pojęć z zakresu psychologii jest mi, jest, jest mi po prostu znana, to widzę, jak dla mnie i dla moich bliskich szukanie informacji w tym temacie jest dosyć trudne, bo jest, są trudne do zrozumienia, mają fachowe słownictwo, ale z drugiej strony. Nie ma też jednego miejsca, gdzie by wszystko było jednoznacznie spisane. No widzisz, bo wiesz co psychologowie lubią najczęściej mówić? To zależy. Tak. Nie? I teraz, jak wchodzimy w to, to zależy, to nagle nam się robi olbrzymi chaos. Ale powiedz mi, kiedy tobie przyszła myśl, żeby pójść do terapeuty? Ja pierwszy raz byłam na terapii jako nastolatka. Wtedy korzystałam z terapii takiej na NFZ. No i co? Tak. Poszłaś, przyszłaś, co czułaś? Poszłam. Yy, muszę przyznać, że to było trochę. Trochę dziwne i trochę wtedy nie rozumiałam, co ma mi to dać. Nie czułam wtedy, będąc młoda, że to jakoś mnie umacnia, bo bardziej to było tak, że siadłam i po prostu miałam opowiadać, co było w danym tygodniu. I to było takie trochę dziwne. I kiedy po raz pierwszy trafiłam nie na terapeutę, tylko na psychiatrę, to wtedy czułam, że jestem bardziej prowadzona pod względem rozwiązywania problemów. Bardziej skupiałam się wtedy na tym, co przynosi mi trudności w życiu i jak pokierować moim zachowaniem, moimi myślami, żeby było mi łatwiej. No dobra, ale teraz mówisz o wizycie u psychiatry i, my, i ktoś, kto tego słucha, ja, ja przez długi czas, dopóki nie zaczęłaś zajmować się kontentem psychologicznym, to ja się przyznam szczerze, możesz mnie teraz, siedzimy na odległość, wiesz, wyciągnij tej ręki, możesz mnie pacnąć w łeb. Nie oglądałam Twoich kanałów. Bo wiesz, ma no bo, no bo czemu? No. W sensie, jakbyście zobaczyli teraz Ewę, ona jest naprawdę odstawiona, elegancko, ta kreska, to wiecie, od linijki, rysowana. Ja tu wyglądam jak uboga... Przepięknie pięknie wyglądasz. Tak, ale w ogóle tak, tak. Tak, tak ale w sensie, bo, my jesteśmy, bo my jesteśmy nakręcone, mamy mega energię, że się spotkałyśmy. Tak, bardzo tak. się cieszymy. Ale słuchajcie, ja jak pierwszy raz się miałam spotkać z Ewą, a spotkałyśmy się pierwszy raz w życiu online, to ja ten makijaż tam ciłałam chyba z godzinę Uuu. na online, a dzisiaj powiedziałam, nie, już, już się znamy, już się dogadamy. Tak, Me. This is Take me. Take it or leave it. Dokładnie. Ale no słuchajcie, Ewa prowadzi od wielu lat kanał makijażowy. Potem się wkręciłam i potem zaczęłam oglądać swoje TikToki, jak polecasz kosmetyki i Ooh. nawet skorzystałam z jednego polecenia, oh, powiem ci. Więc słuchajcie, dużo jeszcze przede mną, ale uczę się. Masz milion? Ponad subskrybentów mm -hmm. na YouTubie? Tak. Milion czterysta tysięcy followersów na Instagramie? No, myślę, że jak idziesz ulicą, to ludzie cię rozpoznają. Jest tak, to y prawda. I idziesz do psychiatry i wiesz... To, to nie jest taka historia, hmm, którą kojarzymy z pierwszych stron gazet albo z portali plotkarskich. Tam tak. się zazwyczaj mówi, że taka i taka influencerka, celebrytka, osobowość była widziana na takiej imprezie, na takiej imprezie, na takiej srakiej imprezie. A tu mówisz, a ja poszłam do psychiatry. Uh -huh. no i ja, jak to się zgrywa? Wiesz, w oczach odbiorców jest taka myśl, że jak ktoś osiąga takie sukcesy, to tam jest wszystko świetnie. To jest marzenie wielu osób. Y tak, to prawda, jest to marzenie wielu osób i kiedy patrzę na ten aspekt swojego życia, to jestem super wdzięczna i czuję się mega szczęściarą, naprawdę. Y I to jest prawda, to jest niesamowite i to daje mi bardzo dużo radości, ale to w ogóle nie wyklucza całej reszty rzeczy, która się... Może dziać w życiu każdego, każdej z nas. No i co, to flow tego sukcesu, popularności, yy, nie przykryło, nie wyniosło cię ponad te problemy? No nie da rady, nie da rady, w sensie, że wydaje mi się, że mm, z jednej strony to nie ma wpływu, yy, znaczy to ma wpływ w ogóle na to, yy, popularność ma wpływ na maksa, na sposób relacji. Yy, na no to w ogóle jak budujemy relacje i jak to zmienia relacje. I to raczej negatywnie, bo ludzie bardzo mocno, jakby widać w, widać w ludziach bardzo mocną taką interesowność i można się czuć e, samotnie, ale nie uważam, że bardziej samotnie niż ktoś kto ma inną pracę. Wszystko jest, jakby każdy z nas jest totalnie inny i na, to, na te same doświadczenia w życiu zareaguje zupełnie inaczej. I niezależnie od tego czy mamy zawód Ciężki obiektywnie, czy jakiś super łatwy, czy jesteśmy popularni, czy nie, to nadal w przetwarzaniu wielu bodźców ze środowiska no możemy sobie po prostu nie radzić i potrzebować wsparcia. Poszłaś do psychiatry, co usłyszałaś? Powiedziałaś, że pierwszy raz czułaś się w jakiś sposób zaopiekowana, pokierowana, tak. zrozumiana. Tak. Co usłyszałaś tak. u psychiatry? Yy, tak, yy, tak było kiedyś. A kiedy ja jakiś czas temu, w sensie niedawno w tym już życiu dorosłym, zaczęłam się źle czuć, to też zwróciłam się do e, psychiatry, bo to jedyna. Bo, bo po prostu też pamiętałam, że to była osoba, która. Kiedyś kiedy nie czułam się dobrze, właśnie mi mnie najlepiej naprowadziła na to co i jak i też wiedziałam, że psychiatra jest osobą, która może tak naprawdę formalnie zdiagnozować. Tak, to prawda potwierdzam, ale myślę sobie też o kwestii takiej, że wielu i wiele z nas, którzy zastanawiają się nad tym czy iść do psychiatry, albo czy w ogóle iść do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego. To ma taki. A to jeszcze nie teraz. A ja też nie... czekałam, wiadomo, że czekałam. Do jakiego momentu a, do czekałaś? jakiego momentu? Do momentu, kiedy mm, ja już wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, to są ataki paniki, a nie że ja po prostu umieram. Bo na początku myślałam, że to, co się ze mną dzieje, to są problemy stricte zdrowotne, tak fizycznie. I co, chodziłaś tak. do takich lekarzy? Tak, byłam u każdego specjalisty, bo oczywiście, że nie chciałam przyznać w głowie, bo pomyślałam, że to jest za łatwe rozwiązanie, że to jest kwestia mojej psychiki. Pomyślałam, że nie, idę do kardiologa, zbadam się. Ja miałam wszystko w ogóle. Miałam holter trzy razy zakładany na dobę, żeby monitorować serce. Zmieniłam styl życia, dietę, wszystko tak, żeby no żeby nic się w cudzysłowie nie wydarzyło z tym moim sercem i żebym nie umarła, bo to uczucie jest na maksa prawdziwe, kiedy się w nim jest. E, no ale serce zdrowe, tak. Serce I, zdrowe. i kto zasugerował, pani Ewo? Tak, mój, mój kardiolog zasugerował, wie, wie pani to chyba. To chyba ciężkość życia, Panią możliwe, że przytłacza. I wysoka wrażliwość, tak, tak powiedział. I że, że myśli, że mm, dobrze, jakbym porozmawiała właśnie kogoś z sektora z takiego zdrowia psychicznego, tak. No dobra, wiedziałaś, <laughs> miałaś dobre skojarzenia z psychiatrą i, i, mm. i chwała ci za to. I myślę też, że, że coraz częściej osoby, które odwiedzają gabinety psychiatryczne, mają szansę tego doświadczyć, że nikt tam nie mówi, Pani, ja to miałam już dzisiaj 10 pacjentów, oni to dopiero mają trudność. To też jest taki kawałek, którego ludzie często się boją, że uh -huh. ja jeszcze nie mam tak źle jak ci wszyscy inni uh -huh. ludzie, którzy potrzebują psychiatry, i często powtarzam, i zresztą napisałyśmy to w wybuchu e dość wyraźnie: nie ma takiego limitu, w którym jest wystarczająco źle, żeby móc się udać do psychiatry, ani nie ma takiego momentu, w którym jest wystarczająco dobrze, żeby do tego psychiatry nie móc pójść. Więc każdy z nas mierzy to swoje zdrowie psychiczne w jakiś sposób indywidualny, no ale też. Trafiłaś na psychoterapię. To jak do tego doszło? Czy to było tak, że lekarz psychiatra ci to zasugerował, czy to była twoja własna, oddolna inicjatywa? Wtedy, kiedy poszłam do psychiatry, to czułam też, że będę potrzebować wsparcia terapeutycznego. Yy, psychiatra mi to potwierdził jak najbardziej yy, i, i zaczęłam szukać. Po prostu zaczęłam szukać w internecie. Konkretnych ludzi, nurtów. No i z tymi nurtami to, to, to była na maksa tragedia. Jak się spotkałyśmy e, już na żywo, żeby tak sobie prosto w twarz powiedzieć, dobra, dla mnie ważne jest to, a tutaj to ten, a tutaj tak, a tutaj tak. E, miałyśmy takie otwarte spotkanie i ja ci mówiłam: z tymi nurtami to jest naprawdę ciężko. Ze strony pacjenta. Te wszystkie słowa są takie same. To jest wszystko to samo. Tutaj relacja, tutaj coś, to, to, jest, to jest jeden wielki mętlik. Jak pytałam moich znajomych, słuchaj, bo w ogóle ja wiem, że jesteś po terapii, czy kojarzysz, że są nurty? No tak, tak, tak. Wiem tutaj i ludzie wymieniają nurty. No tak, a umiesz powiedzieć, czym one się różnią między sobą? I tak. Nie, bo nigdy nie mogłam znaleźć informacji, i, i żeby to zrozumieć. I kurczę, Asia, jak ty to w ogóle rozegraś, ja ci jestem super wdzięczna. Ja... Z, tym, z tym elementem, z tymi nurtami. Ja to rozegrałam. Ale ja zmieniłam trochę temat. Nie, to nie szkodzi, ja cię zaraz przycisnę, ja to wszystko sobie śledzę. Tak, nurty to jest taki kawałek, słuchaj, bo ja na studiach miałam taki przedmiot, który się nazywa Szkoły i Nurty w Psychoterapii. I ja powiem ci, ja nawet piątkę miałam z tego egzaminu, I ja, i, ja nie, i ja do końca nie potrafiłam odpowiedzieć na pytanie, czym się różnią okay. szkoły. I myślę sobie, że takim ogólnym wyjaśnieniem jest to, że um, to są różne podejścia też teoretyczne które ewoluowały na przestrzeni y, czasu, wieku, postępów, technologii i tego, jak umiemy badać efektywność terapii. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze w prowadzeniu w ogóle terapii, ale myślę też w jakimś takim pragmatyzmie życia, jest to, czy coś jest skuteczne. No bo jak mm -hmm. już mam inwestować w to, już palto sześć kasy. Ale swój czas, swój wysiłek, swoje emocje, swoje, swoją pracę poznawczą, czyli koncentrację, pamięć, zapamiętywanie, to ja bym jednak wolała, żeby to działało, a nie działało, niż nie działało. No i y, te nurty, ja myślę, że one w dużej mierze mówią o bardzo podobnych kwestiach, tylko trochę różnym językiem i czasami mhm. odwołują się do różnych technik. Pracy. Czyli tak, czasami te sesje, mimo że na pozór mogą wyglądać podobnie, odwołują się do nieco innej terminologii i technik pracy z pacjentem. Natomiast to, co w e-booku zaznaczyłam i powtarzam wielokrotnie, mamy pewne standardy. W Polsce tych standardów nie mamy, ale nie mamy też ustawy o zawodzie psychoterapeuty, więc psychoterapeutą może zostać każdy, kto otworzy działalność gospodarczą pod tym tytułem i niestety przykłady takich osób i w świecie i w internecie są bardzo liczne, ale te standardy na przykład brytyjskiego National Institute of Healthcare Excellence czy standardy amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego jasno regulują to, do jakiego przypadku, jakiego rozpoznania, jakiego zaburzenia, jaka forma pomocy, jaka metoda terapii jest najbardziej rekomendowana, ponieważ jej skuteczność jest udowodniona. Więc co zrobiłyśmy? Wstawiłyśmy odniesienia do standardów w e-booka, a mało tego, żebym nie była taka mądra, bo ja oczywiście jestem skrzywiona cebetowo, no bo jak mam nie być. Cebetowo, czyli poznawczo-behawioralnie zaprosiłam do tego e-booka gościnnie specjalistów z różnych nurtów, z Dom Rozwoju, w której właśnie siedzimy i to nagrywamy, żeby się wypowiedzieli. I nie było wojny nurtów, i wszyscy pracujemy w przymierzu i przyjaźni, i mam takie wrażenie, że bądź co, bądź się łączy nas jedna ważna wspólna rzecz, czyli no to zdrowienie i dobro naszego pacjenta. Więc ja myślę, że dobrze jest o nurtach co nieco wiedzieć, ale myślę, że szkoda czasu na to, żeby rozkminiać zbyt długo i próbować zrozumieć od podszewki, o co w tych nurtach chodzi. Ja bym się kierowała tak. zasadą skuteczności. Tak, skuteczność też zgodzi się z Tobą, że jest najważniejsza. Ale każdy z nas ma trochę inne podejście do życia i w tych fragmentach, w opisach nurtów można od razu poczuć, czy się jest temu, czy to nas jakby, czy my to czujemy, czy to jest bardzo dalekie od nas, czy to jest takie to tak, to jest ok, tak, to, to jest takie flow, więc myślę, że to jest też istotne, to też jest istotne właśnie, żeby, żeby sobie pomyśleć czy ja podchodzę do rzeczy tak mega zadaniowo, dobra, tutaj ciach, 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 ciach robimy, czy w ogóle potrzebuję mega takiego wygadania i pogłębionej, szczegółowej Analizy. Dobra, niech tak będzie, ale wrócę lobem do pytania. <grym> tak, dobra. Jak szukać terapeuty? A to tymi, od czego zaczęłaś? Aha, ja, ja od czego zaczęłam? Ja w ogóle ja jestem, y, ja w ogóle w życiu y, muszę walczyć z tym, że wszystko y, dla mnie musi być efektywne i efektowne. Więc, y, i to jest to, co muszę. Jakoś tam leciutko w sobie wyciszać, uspokajać. Więc ja jako osoba z takim podejściem stwierdziłam, dobra, idziemy tutaj cyk, lecimy po ocenach, dobra, lecimy po ocenach. Potem jak już miałam o, y, najlepiej ocenionych terapeutów, to sobie z tych 20 patrzyłam opisy. Dobra, są opisy. Po opisach y, kto mi się zgadza tutaj, czy tam w ogóle wykształcenie ten i w ogóle wszystko, co tam o sobie piszą i o swoim podejściu, dobra, cyk, dobra, eliminacja. No i potem kolejna, kolejna, kolejna. No i tak wybrałam trzy osoby i do każdej poszłam na pierwszą wizytę konsultacyjną. I po tej pierwszej wizycie e, od razu zaklikało mi z jedną osobą i tutaj prowadziłam terapię. Więc super zadaniowo Ty w ogóle. Miała, tak. Ale miałeś cały system. W ogóle, tabelka normalnie cały to. system oceny w ogóle. Tak. Nie no, szacun, y, powiem ci szczerze, że. No ale widzisz, miałaś na to możliwości y, czasowe, możliwości finansowe. tak, 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 e, tak. tak, tak. Y, Niestety ta terapia jest mało dostępna w na, w taki, no, na, na NFZ, już powiem to po prostu. Mm -hmm. Życzymy sobie, żeby, żeby to się zmieniało i mam taką nadzieję, że będzie. Ja myślę, że nie, nie miałaś takich, takich myśli albo obaw, że certyfikacja, w ogóle co to znaczy, czy czytałaś raczej, czy szłaś na czuja. Okej, okay, opis tej osoby mi się podoba. Czy jednak weryfikowałaś jakieś takie założenia, kryteria? Nazwijmy to bardziej merytoryczne, że dobra, ta osoba ma jakieś szkolenie, ta osoba nie ma jakiegoś szkolenia, no bo wiesz, co mówią o cenach, że czasami to też są sztucznie pompowane, nie? Tak, to prawda. Wtedy nie miałam wiedzy tej, którą mam dzięki e że właśnie co powinna ta osoba skończyć, żeby na naprawdę być, chociaż wykształ ze strony wykształcenia kompetentna, ale po prostu patrzyłam na doświadczenie, żeby było ona choć chwilę kliniczne i, i wyższe wykształcenie, które byłoby też w tym kierunku. No dobra, to... I żeby skończone były szkoły w ogóle, a nie w trakcie. Na przykład to to wydało mi się wtedy istotne. Dobra, y, dlatego też w e-booku zamieściłyśmy checklistę, w której tak. opisujemy, dlaczego różne elementy przygotowania do pracy są istotne, jak należy je spełniać i wówczas, kiedy będziecie szukać specjalisty, macie w e taką gotową checklistę, w której możecie odhaczyć czek, czek, czek i wiedzieć, czy ten specjalista ma... Kompetencje niezbędne do tego, aby terapię prowadzić. Ja dodam także od siebie, że osoby, które są w trakcie szkolenia, y, mogą prowadzić psychoterapię, no bo gdzieś się uczyć przecież muszą, mm -hmm. ale to nie oznacza wcale, że jesteśmy królikami doświadczonymi jako e, pacjenci. Wręcz przeciwnie, takie osoby swoją pracę często superwizują, czyli poddają y, ocenie, weryfikacji przez starszego, bardziej doświadczonego y, terapeutę. Y, cieszę się, że udało Ci się znaleźć y, od razu, za, do, za pierwszym razem y, dobre miejsce, Dobrych ludzi, dobrych specjalistów, bo to się nieczęsto zdarza. I mamy jeszcze taką grupę osób, które spróbowały, no i niestety ta próba skończyła się rozczarowaniem, fiaskiem, niepowodzeniem. Co nasz e-book może dać takiej osobie? Ym, osobie, która się zawiodła. Osobie, która się zawiodła, która się rozczarowała i pierwsze, pierwsze poszukiwanie skucha. Ym, no, myślę, że zdecydowanie da wskazówki. Żeby zminimalizować to rozczarowanie kolejnym razem, zdecydowanie. Ale też mam, bo w ogóle chociaż o tej części ja od razu pomyślałam o czymś, na czym mi na maksa zależało od samego początku, czyli na ćwiczeniach, bo mamy też na przykład ćwiczenie z red flagami, mamy też ćwiczenie, ćwiczenia takie na takie po prostu wewnętrzne zastanowienie się, um, co i jak i w jakim obszarze Możemy u siebie wzmocnić, więc yy, to wszystko jest. Ale yy, czekaj, teraz z powrotem do pytania. Co nasze pytanie. Yy, co... Ale teraz chodzi ci o coś konkretnego. No nie, myślę, że już całkiem nieźle powiedziałaś o tym, że możemy, yy, możemy pomóc osobom, które pierwszy raz skusiły, yy, nie skusić po raz, po raz kolejny. Tak, 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 żeby, żeby się wystrzegać. Yy, E-book jest darmowy. Tak, Jezus, tak. Tak, to w ogóle teraz dopiero mówimy. No super, słuchajcie, w ogóle, ale... Ale... Jesteśmy po prostu takie złe w autopromocje. Yy, Tak, jeżeli ktoś chce nas zatrudnić jakimś marketingu, robimy to, to naprawdę dobrze, tak. polecamy się. Zbyt spontanicznie, może no, do tego podchodzi. Yy, słuchajcie, e-book jest darmowy i y, takie było ustalenie od początku. I mm -hmm. podejrzewam, że to jest jeden z głównych aspektów, dla których ja do tego y, projektu podeszłam to tak prawda. bardzo entuzjastycznie. Tak. bo faktycznie takich miejsc w sieci, w których wszystko byłoby skomasowane, jest niewiele, i to jest bardzo zaskakujące. Zaczekaj, mhm. jesteśmy fajne, żeśmy na to wpadły, co? Ekstra. No. I yy, y, ten e-book mhm. możecie sobie pobrać, możecie podesłać komuś, kto go szuka. W ogóle mówcie o nim dużo, no bo jak już jest napisany jest za frico, to w zasadzie po co ma gdzieś tam się w jakichś serwerach y, kurzyć i marnować. Po prostu go pobierajcie i posyłajcie dalej w świat. Ale ja mam jeszcze takie pytanie z natury y, osobiste. Co mhm. było dla ciebie trudne, najtrudniejsze w Twojej własnej terapii? W mojej własnej terapii. Myślę, że najtrudniejsze dla mnie było wygospodarowanie tak dużej części czasu z mojego tygodnia między sesjami, bo te w cudzysłowie zadania, które miałam, pochłaniały dużo więcej moich myśli, w ogóle moich zasobów, niż się spodziewałam. Ale dlatego one przynosiły bardzo szybko, bardzo widoczny efekt. Więc to mnie na maksa motywowało, ale to mnie zaskoczyło i to było naprawdę dla mnie trudne. Nie było łez? Yy, nie no, zawsze są, ale no to yy, dla mnie jest tak, że ja wiesz. Płaczę, jak słucham piosenki. W ogóle ja to jestem takim super wrażliwcem, że yy, mnie bardzo dużo rzeczy tak rozczula, więc nie zwracam uwagi, kiedy to się dzieje, bo to po prostu się dzieje spontanicznie. A nie miałaś tak, <gry> że, że nie, nie, nie bałaś się tego, że jak pójdziesz na terapię, że jak już ruszysz, mhm. te różne rzeczy, które ze sobą niesiesz. To, że będzie gorzej, że trzeba będzie. Wiesz, to trochę tak jak, jak się ma w domu takie szafki, w mm. których się tam już upycha nogą różne mm. rzeczy i, i potem musisz i to wyrzucić chcesz, i tam bardzo na zaglądać. Tak. A to y, nie, wprost, wprost przeciwnie. Ja lubię, lubię bardzo tak, y, rozpieprzyć dosłownie, żeby potem poukładać po swojemu w zgodzie ze sobą. No ale jest taki moment. Ja, ja też to bardzo lubię. Sprzątanie mm. szafy to jest. Moje ale hobby. tak, y, ja w ogóle szafy nie lubię ogólnie y, sprzątać, bo przez to, że mam problemy z, z uwagą i skupieniem to ja nie jestem w stanie tego dokończyć, jest to zbyt duży projekt y, jako jeden ale jeśli chodzi o pracę nad sobą to właśnie to ja tutaj nie boję się bo po prostu rzucić bombę nie masz takiego momentu, bo ty, ty widzisz to, to ja mam zgoła odwrotnie niekiedy mm. bo jak tak szafę wypieprzyć i widzisz te efekty jak to rośnie, wiesz, tu półka za półką <śla> zajbiście. ale y, y, jest taki moment w tym sprzątaniu jak się wszystko wypierdzieli na ziemię, że tak patrzysz na to, jesteś w połowie, jeszcze końca nie widać, jest syf dookoła, i jest taka myśl: Boże, po co ja to zrobiłam w ogóle? Dlaczego ja tego dalej tam nie upychałam tym kolanem w tej szafie i, i, i trzeba było na to nie patrzeć i mieć święty spokój? Był taki moment w terapii, w którym miałeś takie poczucie, że się tak zagrzebałam w tym wszystkim i że ja nie wiem, czy to kiedyś jeszcze mi się jakoś poprawi. Nie, bo dla mnie już ruszenie, czyli wyjęcie tej pierwszej rzeczy, jest już taką swoistą ulgą że ja się zaczęłam za to zabierać. Nieważne jak bardzo się rozgrzebię i do czego się dogrzebię, to każdy z tych kroków e, daje mi wewnętrzną satysfakcję, od której ja się czuję lepiej. Ehm. Czyli jest źle, a ja... Haha, super, no. ale grzebiemy. Ale to, Naprawdę. Ale jakby. to bardzo zdrowe, bo wiesz, grzebiesz... No właśnie teraz się zastanawiam, rozmawiając z Tobą, czy to jest okej? Okay? Słuchaj, ale grzebiesz, żeby było zdrowo, nie? Uh -huh. I... Jest taki y, argument, który my czasami sobie jako ludzie, y, argument, taka obelga, mm. weź się lecz. Nie? Ja. A moim zdaniem to jest największy komplement. No bo jak coś ci jest, to i ci się leczy. To jest taki akt samotroski. Tak. Tylko, że on jest bardzo trudny, no bo łatwiej nam jest trochę opiekować innych ludzi niż opiekować siebie samych, bo mamy te różne zniekształcenia poznawcze, które mówią, a dobra, inni mają gorzej, to jeszcze jakoś pociągnę, tak. jeszcze będzie lepiej. Tak. I tak dalej, i tak dalej. A, a wiesz, co mi się no? przypomniała teraz, Jona ja nie wiem, czy nie z twojego podcastu taki super. Słuchasz mojego podcastu. No, o, ja jeszcze mi o tym tak, powiedz. No. no i tak muszę po, tutaj powiedzieć, że słuchajcie, obejrzyjcie koniecznie, posłuchajcie koniecznie. Um, ja spaczona wideo, żeby oglądać wszystko. Um, koniecznie posłuchajcie podcastu, Asi o perfekcjonizmie, to jest mój ulubiony, o, mój, mój też. ulubiony, totalnie, więc, więc jak ktoś nie słuchał, to musi posłuchać. Ale chciałam um, tutaj przytoczyć taką fajną rzecz. Ja, ja sobie ja jestem też mistrzynią, żeby wszystko. Wszystko o wszystkich i w ogóle. Ale ja, ja na szarym końcu, ja zawsze dam radę, i w ogóle tyle dawałam radę, i w ogóle super dam radę. I żeby o sobie pomyśleć, jako o swojej przyjaciółce, swoim przyjacielu, i co wtedy byśmy doradziły? Czyli spróbować stanąć obok, dosłownie nawet zamienić się miejscami, w swojej realnej relacji i jakby nasza bliska osoba powiedziała, że tak się czuje, z tym się zmaga, co byśmy jej radziły? Czy byśmy radziły, nie, nie, wytrzymasz, stara, daj radę, w ogóle zaciskaj, czy powiemy, nie, no słuchaj, tutaj masz moją rękę, ja cię teraz przytulę i zaraz zaplanujemy, jak ci z tym pomóc. No mhm. właśnie, i jakby takie odniesienie nagle mi tak pomaga nam troszeczkę bardziej spojrzeć realnie na, no, na, na siebie, no, na sytuację w sumie. Gdzie by była Ewa, gdyby nie było terapii psychiatry w jej życiu? O Boże, nawet nie chcę się zastanawiać. Ale no na pewno byłoby kiepsko ze mną. Nie wiem, nawet nie, nie chcę myśleć. To o nie tym. idźmy w tamtą drogę, nie. a co ci terapia i, mm, i leka, leczenie psychiatryczne dały? Co mi dały? Yy, na pewno. O Jezu, strasznie dużo w ogóle. Nawet nie wiem, od czym zacząć teraz, jak sobie o tym myślę. Yy, yy. Y, dużo takiej pewności y, zaczynając od pewności siebie na której, y, która buduje bardzo dużo bo wpływa na na, maksa naszą, na naszą decyzyjność codziennie w życiu nasza taka autentyczna pewność siebie płynąca taka z wnętrza y, takie poczucie własnej mocy sprawczości ale akceptacji do tego że że, wszyscy, jakby, że wszystkie uczucia są totalnie okej okay. I że to nie jest tak, że w ogóle cyk i załatwiamy, że wszystko jest kolorowe, tutaj tęcza, dobra, tam maksymalnie trzy kolory tęczy. Nie, nie, nie. Że też jest źle i też jest ciężko i, jak, i, jak, i że po prostu z tym totalnie się żyje. No widzisz, to znaczy, dziękuję Ci za ten komentarz. Natomiast może tniemy teraz gałąź, na której samej siedzimy, bo obie bo robimy o... część naszej roboty w internecie. Ale ja mam takie poczucie, że niektóre internetowe obrazki i fragmenty trochę nam wypaczyły kwestię zdrowia psychicznego. Mm. Właśnie tego, że no. jest pięknie kolorowo, pokazujemy przecież fajne zdjęcia w necie, pokazujemy fajne momenty naszego życia. No i w momencie, w którym siedzę na kanapie, w dresie, rozwalona i oglądam, nie wiem, modelki, aktorki i artystki na czerwonym dywanie, no to myślę sobie, matko-jedyne, jak to moje życie jest szare, smutne i niedobre. Um, i nie pasujące do tego Insta świata. Dużo mówimy o samorozwoju, współczuciu, samotrosce w internecie, a przecież są takie momenty raczej samorolowania i samozwijania się, w którym jest źle i życie przygniata nas różnymi trudnymi wydarzeniami. Jak myślisz, co te social media robią zdrowiu psychicznemu? Mam wrażenie, że mimo że się staramy wybierać kontent, który bardziej nas rozwija niż ciągnie w dół, to nadal jest to dość mocne ciągnięcie w dół. Właśnie przez takie poczucie takiej mm, rywalizacji. Ale myślę, że po prostu w takim systemie kapitalistycznym, w którym jesteśmy, e, opartym na wartości e, pieniądza. Yy, jakiegoś takiego mitu urody yy, to po prostu ciężko, żeby było inaczej że kiedy oglądamy przefiltrowane obrazy, które nie pokazują nam prawdziwego życia tylko to takie wymuskane no to zawsze w naszych głowach nawet nie jeśli bezpośrednio dana myśl powstanie, ale przez kumulację obrazów, kumulację treści gdzieś tam łatwiej nam jest pomyśleć aha, no ja nie jestem taka wyjątkowa Mm. Potrzeba bycia wyjątkowym jest w każdym z nas, jakkolwiek to zabrzmi. Są takie mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że chcemy chronić swoją samoocenę, chcemy czuć się dobrze na swój temat, chcemy czuć się wyjątkowi i jest to jak najbardziej naturalne, ale czasami życie idzie górą i dzieją się w naszym życiu. Smutne, trudne, przykre sytuacje, wydarzenia, mamy gorszy moment i ja ostatnio pomyślałam o tym, że skoro jest tak powszechnie rozpoznawalne zjawisko samorozwoju, to ja czasami mam takie etapy samozwijania się, znaczy, mam takie poczucie, że autentycznie nie idę do przodu i... Um, i jakoś nawet robię mniej niż robiłam dotychczas, i kiedyś z tego tytułu odczuwałam straszne wyrzuty sumienia, wręcz potęgowane mm. przez te różne obrazki z internetu, w których ludzie dokumentowali swoje sukcesy i, i, i swoje osiągnięcia. A jak gdzieś byłam w takim etapie stagnacji i, i pozostania? Zdarza Ci się to czasem? O, tak. Bardzo, bardzo często. Bardzo często. Łatwo, e, łatwo też. E popaść w, no jednak mocno tak właśnie zwinąć się w sumie w sobie kiedy widzimy, że inni tak bardzo idą do przodu, no bo przecież widzimy tylko to, jak idą do przodu, e, dlatego też może życie influencerów czy w ogóle popularnych ludzi wydaje się, że to jest tylko takie właśnie takie super do przodu, że to są tylko te do... no że jest mega, no bo widzimy tylko te mega rzeczy. A nie widać tej całej reszty, która dokładnie tak samo się y, przydarza, y, nie wiem, choroby czy przykrości jakieś, no to nic nie jest w stanie często jakby tego przykryć, nie? No bo to tak, jakbyśmy się, e, e, znaczy, mamy wypadek, mamy złamaną nogę, ale ktoś podejdzie i ra, po, po ramieniu nas poklepy i tak, y, dobrze, y, jakby spoko, będzie, będzie, będzie fajnie, będzie dobrze. Tak? Nie, to w ogóle tego nie potrzebujecie wtedy. Hmm. Jakby nie potrzebujecie tej popularności, kiedy żyje się, kiedy wydarzają się w życiu jakieś takie y, prawdziwie trudne rzeczy. O tak. Powiedziałaś o y, influencerach, a jakie influencerzy y, zareagowali, bo w momencie, w którym powiedziałaś o swojej terapii, to się zrobił wokół tego szum. Tak. Ja się czasem z tych szumów cieszę, bo wtedy sobie myślę: OK, ludzie widzą, że z terapii korzystają wszyscy. Także osoby, którym mo możemy tego życia zazdrościć. Um, ale czasami sobie myślę: no, ale o, o co to wielkie halo? Nie? Że, że przecież no, dziewczyna poszła do terapeuty, poszła do psychiatry, świetnie zadbała o swoje zdrowie psychiczne. I jak reagują ludzie, kiedy mówisz im: no teraz to już to ogłosiłaś wszemi wobec, ale na początku. Chodzę do terapeuty, chodziłam do terapeuty, byłam u psychiatry z jakimi mm, komentarzami, z jakimi spojrzeniami, z jakimi reakcjami to się spotykało. A wiesz, yy, nie wiem jak to tutaj czy to dobrze zabrzmi, ale na naprawdę to jest prawdziwe, że yy, nie, nie obchodzi mnie to, nie patrzę, więc w ogóle nic ci nie odpowiem, bo, bo, nie, bo nie bo nie interesowało mnie to jak. Ktoś na to zareaguje, bo ja tego nie robiłam jako mega statement. To nie było coś też um, takiego super przekalkulowanego u mnie, tylko jako naturalna rzecz. Pomyślałam sobie: hej, to jest ważną częścią mojego życia. Eee, mało kto o tym mówi, to ja o tym opowiem. Po prostu jako, jako forma troski. Wiele osób obawia się tego, że jeżeli pójdzie do terapeuty albo pójdzie do psychiatry, jeszcze nie ktoś się o tym dowie, to będą mieli jakąś etykietę. Takimi najpopularniejszymi jest y, wariat, psychol. Nie lubię tych określeń, więc z trudem przychodzą mi przez usta. Czy kiedykolwiek spotkałaś się z czymś takim? Żeby jakiś reklamodawca albo jakiś klient, albo ktokolwiek w życiu no. prywatnym powiedział, nie, nie, pani Ewo, pani to już tak tutaj y, psychiatryczne leczenie. No, y, y, nie, nie, nie spotkałam się z tym, ale wydaje mi się, że to są raczej rzeczy, jeśli ktoś tak myśli, to raczej mówi za plecami, czy tam sobie zostawi to bardziej w głowie, niż tak powie. I w twarz. Wiesz, ja mało rozumiem. ludzi jest w stanie mi powiedzieć coś negatywnego w twarz, bo się jednak obawia, że odpowiem. No. I słusznie, no. bo by odpowiedziała, no, no, proszę odpowiedziała, Państwa, tak. więc przemyślcie dobrze, ale mamy też taką cudowną właściwość, że nie możemy czytać ludzkich myśli. Tak, ani super. Bardzo się dobrze się że Bardzo tego... dobrze jest tak, dobrze. Tak. Jak była mała, to kiedyś marzyłam, żeby mieć tak, taką, taką, taki superpower. Ale potem jak dojrzałam, to sobie pomyślałam, o nie, nigdy w życiu. Są rzeczy, które lepiej nie wiedzieć. E, ale są rzeczy, które warto zobaczyć. Jedną z takich rzeczy jest nasz e-book, proszę Państwa. A, dobrze, dobrze to zrobiłam. Darmowy darmowy, darmowy, darmowy. darmowy e-book, który możecie pobrać, który możecie przesłać komuś, podarować. Nie wiem, co możecie z nim jeszcze zrobić, ale zróbcie coś. Można proszę... wydrukować, bo też mamy wersję taką. Elegancką, piękną i też wersję czarno-białą, właśnie do druku, bo sporo osób lubi mieć takie treści przy sobie, czytać fizyczne, jakby czytać z papieru. I też wersja ćwiczeń jest do wydruku, właśnie, żeby ćwiczenia sobie wypełniać, bo one są do pisania, totalnie. Więc słuchajcie, no, do wyboru, do koloru przede wszystkim chcemy, żeby ten darmowy e-book. Darmowy, 0 złotych zero groszy do końca. Nie ma tutaj żadnego okresu promocyjnego, jest to po prostu materiał tak, na, który, zawsze. na zawsze. Na zawsze. Który na przygotowałyśmy zawsze. i po prostu y, bierzcie i dzielcie się tym i cieszcie się z tego i korzystajcie, to będzie dla nas y, największa przyjemność. Ladies tak and gentlemen, kończę jak zaczynałam, taką klamrą kompozycyjną. Ewa Grzelakowska-Kostoglu, naszym Dziękuję, gościem. Poczyniłyśmy tak. e-book darmowy, jak ktoś jeszcze nie usłyszał. I zachęcamy Was do korzystania. Tak jest. Dzięki. Dzięki.